przemysł farmaceutyczny nie może mu tego darować. No i wówczas na przykład w mediach narodowych powstał taki program przeciwko Hubertowi Czerniakowi, w którym wystąpiło kilka osób. Ku mojemu zaskoczeniu jedną z wiodących osób był tam pan Stanisław Michalkiewicz, który no, wbrew prawdzie, wbrew oczywistości opowiadał takie bzdury, że Hubert Czerniak przez 7 lat wywijał pałą zomoską i pałował Polaków, co jest oczywiście nieprawdą. Jak pan ocenia tego typu akcje, tego typu podchody, tego typu prowokacje? Tak, no ale tutaj to wszystko układa się w pewien blok lekarski. On jest w ramach programu PiS-u i wszelkiego lewactwa ataki na lekarzy, którzy mają... Są niezależni. Tak, są niezależni i mówią o nikczemności firm farmaceutycznych, o przymusowych szczepieniach. O medycynie rockefellerowskiej. Tak, to jest odrębny temat. I każda okazja, żeby dopiec takiemu przedstawicielowi medycyny, która się opiera temu potężnemu blokowi farmaceutycznemu, to jest wykorzystywana. I tutaj zaatakowali Czerniaka. Podobnie zaatakowali pana... Jerzego Jaśkowskiego. Tak, ale przede wszystkim pana Ziębę, który nie jest lekarzem, tylko biochemikiem i ma znakomitą wiedzę na temat niekonwencjonalnych metod leczenia raka i wszelkich innych jeszcze schorzeń, do tego stopnia, że on na pewien czas musiał wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, to wiem. Jego też totalnie niszczą i do tych niszczycieli Czerniaka dodali jeszcze Ziębę. To jest odrębny blok wykuwania podległości polskiej medycyny, polskiej myśli naukowej na kopyto gigantycznych firm farmaceutycznych, które zajmują bodaj drugą pozycję pod względem finansowym po przemyśle zbrojeniowym i tak dalej.